Witam, cześć, dzień dobry. Tak jak obiecaliśmy, w dzisiejszym filmiku przybliżę Wam tajniki wykonywania krajek. Nie będę opowiadać o szczegółach technologicznych, o zabytkach historycznych, o chemicznych właściwościach tkanin i ich wpływu na zachowanie materiału zabytkowego. O tym może innym razem. Dzisiaj skupimy się na tym, jak w samodzielny sposób przygotować Was do wykonania krajki w domu. Zanim jednak przystąpimy do cięcia kartonu i wycinania nitek, warto powiedzieć słów parę, czym krajka tak w ogóle jest. Przygotowałam tutaj dla Was mini ekspozycję kilku krajek wykonanych na Bartku. Krajki to pasy, wąskie pasy tkaniny. Nie są one wycinane z większej tkaniny, są one intencjonalnie tkane do takiej właśnie szerokości. Mogą być troszeczkę węższe albo troszeczkę szersze, ale nadal jest to pas. Wczesnośredniowieczne krajki były wykonywane z materiałów pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego. Przędza pochodzenia roślinnego to oczywiście włókna lniane i konopne. Jeśli zaś chodzi o pochodzenie zwierzęce, to runo, zwłaszcza owiec. Natomiast współcześnie do wykonania takiej krajki możemy użyć dowolną niteczkę, którą tylko będziemy mieć pod ręką. Czy to będzie kordonek, czy to będzie mulina, czy to będzie wełna syntetyczna, czy to będzie akryl. Wszystko zależy od tego, co macie, bądź co chcecie osiągnąć. Krajki, które Wam tutaj prezentuję, wykonane są wszystkie z wełenki. Wełenki naturalnej i syntetycznej. Okay? Dlatego też pokażę Wam tutaj, jak wyglądają takie nici. Tu z boku przygotowałam kilka warkoczy plecionych z włóczki syntetycznej. One są barwione w sposób sztuczny, na dowolne kolory. Skala barwna jest tutaj całkowicie nieograniczona. Dodatkowo włókna syntetyczne są milutkie, delikatne, mocno skręcone, mocno stabilne, nie utrudniają nam pracy w czasie tkania. Tu pokazuję Wam włókna naturalne. Są to włóczki wełniane, przędza z runa owczego. W naturalnych barwach oraz farbowane w naturalny sposób. To tylko takie dla przykładu. Więc co? Wiemy już, czym są krajki. Wiemy już, z czego powstają. Należałoby spytać, do czego można je wykorzystać. Do czego dzisiaj możemy je wykorzystać, to temat rzeka, zostawiam go całkowicie Wam. Od bransoletek, zakładek do książek, przez ozdobne magnesy na lodówkę, albo dekorowaną oprawę ramki na zdjęcia. Natomiast we wczesnym średniowieczu krajki były wykorzystywane głównie do przepasywania się, do wiązania, do zabezpieczania krajów tkaniny. Wyobraźmy więc sobie, jak mogło wyglądać takie zastosowanie krajeczek. Dawidku, to do czegośmy to wykorzystywali, te piękne krajecki? A jakże, nasze piękne krajecki używaliśmy chociażby, aby się przepasać tutaj. A no i w pasie jam przewiązana. A jak jeszcze nie miałem takiego oto skórzanego, to sobie dowiązywałem do krajki nóż. Żeby zawsze był pod ręką. No ja nic przy pasie nie noszę. Jestem tutaj gościnnie, natomiast otrzymałam taką piękną suknię z wyrobionymi końcówkami. Krajko. Zdobienia bardzo bogate. Jeszcze tutaj ewentualnie do krajeczki mogliśmy
dosyć odrobinę materiału i stworzyć taką oto bardzo modną, jak na standardy wczesno-średniowieczne, torebeczkę. To będzie bardzo tutaj ładnie pasowało. Do mojego warkocza czerwono-słowiańskiego. Jak już zostało wspomniane, krajka jest wąskim pasem tkaniny. Jeśli jest tkaniną, to znaczy, że jest tkana. Tka się zazwyczaj na krośnie, czy to pionowym, czy poziomym. My tutaj będziemy tkać za pomocą bartka, czyli prostej tabliczki tkackiej. Warto tutaj wspomnieć też, że w tkaniu są dwie bardzo ważne nitki. Nić osnowy i nić wątku. Nici osnowy występują w liczbie mnogiej, ponieważ jest ich wiele w naszej tkaninie. W zależności od tego, ile nici osnowy dobierzemy, będziemy mieć węższą lub szerszą tkaninkę. Natomiast wątek przeplata się przez całą długość naszej tkaniny, owijając się o osnowę. Na tym małym krośnie do tkania krajek pokażę, jak się tka. Ale zaczniemy od zademonstrowania nici osnowy. To są te długie nici. Oraz nici wątku.